Radio Conchita proszę Państwa, do około 13 maja, przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Że ten marsz jest to honorowe wyróżnienie, zwalcza Kościół, no ale Kościół zmieniony, czyli już diabli, diabeł zwalcza diabła. Marek Magierowski. Wiceszef MSZ powiedział, że docenienie osób, które za granicą działają na rzecz Polski, wzmacnia dobry wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. To jest też odznaczenie przyznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za zasługi właśnie na polu promowania Polski. Dyplomacja publiczna to jest niezwykle ważny obszar naszej działalności także, czyli nie taka twarda dyplomacja, która właśnie polega na twardych konsultacjach i negocjacjach politycznych, tylko właśnie działania w różnych obszarach, takie miękkie działania, które promują Polskę, promują naszą kulturę, promują naszą muzykę, nasz film, ale dzięki temu, poprzez tego typu promocje, łatwiej jest wtedy budować wizerunek Polski, który pomaga to także polskim firmom w rozwoju współpracy gospodarczej. Odznaczenie dostali między innymi Andrzej Bukowiński, reżyser, konsul honorowy w São Paulo oraz Aleksandra Pluta, badaczka polskiej imigracji w krajach Ameryki Łacińskiej, autorka książek poświęconych tej tematyce. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu polonijnego. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Powtórka programu. Życie z duszą czy bez? Duszą jesteś ty, duszą jest człowiek. To temat najnowszego, 10, a więc jubileuszowego wydania rocznika Teologia Polityczna. Solidarność i miłosierdzie, dwa słowa, które być może dziś dla niejednego Polaka trącą naiwnością, może patosem, ale czy słusznie? O tym porozmawiam z Dariuszem Karłowiczem, filozofem, eseistą, redaktorem Teologii Politycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czy ten temat, solidarność i miłosierdzie, wziął się z konstatacji, że mimo iż w polskim życiu publicznym są one często odmieniane przez wszystkie przypadki, często słyszymy solidarność, miłosierdzie, słyszymy o potrzebie solidarności i miłosierdzia, tak? No, czy to nie jest tak, że realnie rzecz biorąc mamy do czynienia z deficytem tych, można powiedzieć, takiego realnego wcielenia tych? No, z pewnością, tak. Znaczy to jest tak, że ten deficyt ma rozmaite wymiary. No po części jest to deficyt wynikający z ludzkiej niedoskonałości, z niedoskonałości ludzkich tworów społecznych. No ale w Polsce tu i teraz, czy tylko z tego, bo to może właśnie jest dobre pytanie. Też nie tylko z tego, ale trzeba sobie przejść te wszystkie poziomy. No więc pierwszy po prostu bierze się z tego, co teologowie nazywają skutkami grzechu pierworodnego. No, to jest to, że ludzka natura konstytuuje się w formach społecznych, które mają taką niedoskonałość wpisaną. I to jest pierwszy powód. On jest oczywisty, był zawsze i się tutaj pod tym względem nie zmieni. Drugi jest poważny i łączy się z sytuacją współczesnej kultury. Ja myślę, że indywidualizm, który jest dzieckiem liberalizmu, jego pozytywnym bohaterem, no, skutkować musi kryzysem tych pojęć. Znaczy myśl filozoficzna, myśl polityczna od lat debatuje nad tym, czy można indywidualizm w formie, która jest zalecana w tradycji liberalnej, połączyć z jakimiś formami solidaryzmu, miłosierdzia wobec bliźnich, we wszystkich rozmaitych znaczeniach tych słów. I to jest zawsze bardzo kłopotliwe. Znaczy to jest ucieczka zwykle w jakieś struktury państwowe, pomoc społeczną, różne tego typu zjawiska, ale one ani solidarności, ani miłosierdzia nie zastępują. I ten kulturowy kontekst, kulturowo-ideowy jest drugą przyczyną, dla której mamy z tym kłopot. A ten trzeci jest rzeczywiście osobliwie polski, bardzo złożony, powiedziałbym nawet poskręcany i posplatany jak żmud, ale pewnie kilka wątków dałoby się wyróżnić. Pierwszy z nich łączy się z modelem przyjętym polskiej transformacji, która za sprawą prostodusznych wielbicieli neoliberalizmu przyjęła postać transformacji niesolidarnej. Mówię to z całym przekonaniem.
transformacji, która uważała solidarność społeczną za balast, którego należy się pozbyć, ponieważ wedle tej naiwnej recepty tylko realizacja indywidualnych egoizmów miała pomóc, czy mogła pomóc ukonstytuowaniu się harmonii wedle nowego klucza, prawda? I takie głosy dobywały się też z kościoła. O, dobywały się niestety z bardzo wielu stron. Naturalnie przede wszystkim z polityki, która uważała, że każda forma no, czegoś, co oczywiście nie było nigdy żadnym laseferyzmem, bo było bardzo jednak precyzyjnie podzielonym układem wpływów i rozmaitych koncesji między postkomuną a elitami postsolidarnościowymi, ale coś, co było prezentowane jako pewien rodzaj takiego radykalnie indywidualistycznego, wolnego rynku i wyzwolonej skarbów komunistycznej opresji polityką. Diabeł walczy z diabłem, bo przecież ten kościół z IV wieku to nie był już kościół chrystusowy, to był kościół diabli, no więc jak to pijak z pijakiem się dogada, tak diabeł diabła zwalcza, to jest nierówna walka, to jest tak jak, proszę Państwa, pożyczasz pieniądze, nie oddajesz, to firma skupuje dług i po prostu chce to skupić, ale ty musisz to spłacić i jeszcze nie spłacisz, to następny diabeł wykupuje dług. Czyli po prostu tak, że diabeł diabła zwalcza, no diabeł diabła wykupuje, diabeł z diabłem się dogaduje. Zaryzykowałbym powiedzenie, że większość architektów III RP uważa, że jest wręcz odwrotnie, że właśnie ten balast wspólnotowy, solidarnościowy jest zbyt duży. Oczywiście było tak dlatego, że oni brali go za to, co się łączyło z tą narodową grozą, prawda? Jakiegoś takiego kolektywizmu narodowego. Albo komunistycznego jeszcze. A było wszystko naraz, prawda? Znaczy to było tak bardzo zabawnie, że zakładano, że homo sovieticus to jest ktoś głęboko powiązany w jakieś takie nienaturalne, groźne, pachnące wszystkimi najgorszymi. Homo sovieticus. Wszystko powiemy. Skłonności, które się właśnie Maja, konstytuują w ramach 18. wspólnoty narodowej, szatan kulturowej. Szatan jest, wiadomo, Bogiem tego świata, Biblia mówi. Szatan jest wielki i do takiego czasu on rządzi. Szatan. Diabeł, satana, devil, the great, bo myśleli, że diabeł to jest tylko zły. Diabeł jest podzielony, tak jak ty dzielisz włos na czworo, taki diabeł jest podzielony. No na tym polega, proszę Państwa, machinacja cała diabla, tak, taka Janeczka, moja znajoma, Ashton zawsze mówiła, po co dzielić włos na czworo, po co dzielić włos na czworo. I właśnie dzielą włos na czworo, kto? Diabły. Kto to się dzieli? Ale właśnie, także małga, auga, póki czas, bujaj las, a nie nas. Auga, małga. Póki czas, bujaj las, a nie nas.